Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Wyrywamy sobie właśnie drzewa tutaj na Ugorze, o którym wspominałem w filmiku, tym słynnym o Agrounii. Śnieg nam popadał, jak widać, trochę czasu mieliśmy, to tak z doskoku robimy. Biorę tutaj manitką, widzicie. Kładę drzewo. Ziemia jest trochę zamarznięta, ale tu nie ma problemu. To gdzieś zasypane takie igliwiem, to rwiemy to. Bo tak na polu, jak ostatnio woziliśmy tam patelnią, obornik, nieobornik, to jest elegancko właśnie do wjazdu. Nic się tam nie dzieje, nie zakopałem się. Filip tnie. Muszę złapać to z boku. Przydałby się taki krokodyl czasami mocny, z takim mocnym dociskiem, bo ten, wiadomo, do obornika to jest delikatny. Gdzieś tam parę razy jakieś próbowałem drzewo takie coś tam brać, to się te widły gną, to szkoda, już i tak są do wymiany, bo swoje przeszły. A my tutaj robimy właśnie czystkę na polu. Przywożę tutaj właśnie pod pryzmę, Filip obrabia, korzenie odrzucam na bok, już drewno obrobione na kupę, później na przyczepę wszystko załaduję. Gałęzie później też trzeba będzie gdzieś, może w jakiś rębak się weźmie, to przerobi na biomasę, zobaczymy. Kiedyś plan miałem taki nawet właśnie, kupić rębak, bo dużo takich robiliśmy robót właśnie, jakieś takie karczowania i te sprawy. Denerwuje mnie, bo napadało śniegu, mi się topi teraz to na szybę wszystko. Nie chce mi się już wysiadać, zgarniać. Trochę się tam namachałem, już wzbiło. Odpocznę sobie, poładuję, powyrywam, a Filip tam teraz niech też się tam rozgrzeje, jak to się mówi. Nie ma problemu. Manitka daje radę. Czasami się uda tak nabrać, o właśnie chyba jak teraz, uda się czy nie uda. Nie, muszę jeszcze bardziej go tutaj odebrać i może wezmę tak wzdłuż, tak na wagę. Będzie fajne zdjęcie na miniaturce, to elegancko tam się złapało. A tu muszę też to trochę tak szczepać z tej ziemi, bo widzę, no, wszystko później będzie. Korzenie to tam trzeba będzie wywieźć, ale ja później nie będę skakał z talerzówką po tych dziurach i orał tego. O, w miarę czyste teraz. Czy wyłączę nawiew, bo tak już się zrobiło trochę ciepło, a zawsze to hałasuje. Może będzie mnie lepiej słychać. Widły się rozsunęły, kurde. Tam takie zabezpieczenie z góry się gdzieś zgubiło, właśnie przy takich krzakach też i... No i nie, nie złapię, muszę z boku. Jak trzeba, to są wąsko, żeby się rozszerzyły same, to nie chcą. A jak nie trzeba, to zawsze na odwrót wszystko. A tutaj już na wiosnę miałem kukurydzę posianą. Wyrywaliśmy chyba 7 maja, pamiętam, z Filipem, na wariata tam rwaliśmy, co się uda, jeszcze kukurydzy tam prawie 2,5 hektara posiałem, co się udało, resztę teraz rwiemy, jeszcze to będzie już większy kawałek, nie wiem, coś koło piątki w sumie, jak to całe skończymy, także się tam mało coś działa. A tutaj, jak mówiłem, już tam cyrki, ludzie tutaj gadają, że wiatr powyrywał drzewo, pociął już nawet, wywiózł część, no szkurde. Ja się muszę męczyć teraz po kimś, kto nie zadbał ileś tam lat temu o to. A ludzie się takie rzeczy jeszcze gadają, no. Tak nie powinno chyba być. Dobra, telefon mam, także cięcie. Dobra, tutaj rzucę to.
Muszę od razu robić porządek po sobie, bo to później porozwalamy po całym polu, takie kurde będą. Trzeba to zabierać na bieżąco. Ruszę mu chyba jeszcze od spodu nie dociął, żeby się nie męczył, bo to od spodu klinuje prowadnicę. Zobaczymy, czy dociął, czy nie dociął. No nie dociął, dobra, to mu to tylko przewrócę. O. Następny raz przyjedziemy, to już będzie można to odstawić na kupę. Gałęzie zostaną, tutaj obrabia sobie. A tu będzie jeszcze trochę roboty, bo to trzeba tutaj jakieś korzenie jeszcze zostały stare z wiosny, tam wyrywaliśmy na kupę, wyschło w sumie to drzewo, stało tak tylko rwane, nic nie obrabiane, to co tutaj uwolniliśmy tego pola i teraz to pocięliśmy fajne już suchutkie, od razu do palenia było, od wiosny powstało. A tutaj co, będę musiał stależować, wapno się posieje, założę. Znaczy no, wapno nawet przed talerzowaniem. Kukurydza pójdzie, tam jest żyto posiane hybrydowe i się doprowadzi pomalutku. Jednak kukurydza to na ugory jest najlepsza, no nie ma co gadać. I pyk. Przelatuje, dobra, trzeba brać z boku. Już tutaj się pomału uporaliśmy z tym, już końcówka, bo tam gdzie teraz jest ta pryzma cała, to wszystko takie gęste były, że dajcie spokój, tam nie szło nic. Gęste te gałęzie, ani to dobrze dociąć, dojścia nie było, roboty. A tak przed świętami to zaczęliśmy już i nie było czasu jakoś, tak później były inne zajęcia. W telewizji tylko gadają, jak nie o Adamowiczu, to teraz nowy temat znaleźli. A taka prawda, że dużo informacji gdzieś się tam słyszy z Adamowiczem, że on żyje, że to tylko wiadomo, przekręty były, trzeba było uciec w porę, zanim się tam dobiorą do czegoś. I co, pewnie gdzieś uciekł sobie tam do ciepłych krajów, się śmieje, że tutaj Polacy teraz płaczą, nie wiadomo za czym. Nie wiem, pewności nie mam, różne jakieś tam filmiki widziałem, ale tak mi to wszystko też wygląda podejrzane. Dlaczego ciało spalono od razu, natychmiast spalono, nic tam później nie ma śladu, pewnie spalili niby fikcyjnie, gdzieś tam uciekł. A później bym się nie zdziwił, jakby ten cały, który go tam niby zabił, siedział z nim gdzieś tam w jednym apartamencie, kumple kasą się podzielą i będą siedzieli tam później, się śmiali. Wszystko, nie wiem co to się w tym kraju dzieje, takie jakieś porąbane to jest, się odechciewa czasami. Ej, kurde się smyknął, dobra, z tej strony. A weźcie to ileś lat temu, jakby to trzeba było, no nie wiem, twoja, moja wycinać, a co z korzeniem zrobić? Nie wiem, nie wyobrażam sobie, co to. Ale no, było tak jak było, ludzie uprawiali, każdy miał parę hektarów. Ugór to był grzech, jeśli ktoś tam by zostawił, a tutaj no, jest jak jest. Ale dobra no. Trochę ugorów się nalikwidowaliśmy, ale to jest taki jeden z gorszych, że to stoi wszystko jeszcze. Tak to były jakieś tam na błocie zwykłe chwasty zarośnięte, a tutaj no to już to jest grubiej. Ale tam mówiłem właśnie w filmiku Agrounii coś o ugorach, tam na ten temat między innymi troszkę może mnie źle zrozumieliście, że ugory stoją. Właśnie wiadomo, zrobił się ten boom cały na ziemię, wszyscy się rzucili. Ugorów nie ma kompletnie już takich, jako takich zwykłych ugorów, gdzie tam nie ma problemu, idzie talerzówka, pług, czy nawet i bezorkowo się robi. Takie właśnie ugory pozostawały i to jest jedyne co może być. I jeszcze się wszyscy tłuką za tą ziemią, no i takie tylko, coś takiego tylko można dostać. Już nic innego nie ma. Zobaczymy, czy to się uda jakoś nabrać sensownie. To się wszystko krzyżuje w każdą swoją stronę. A jeszcze jedziemy na piecach, na opał taki stały, na drewno. No węgla to nie używamy. Właśnie w gospodarstwie jest dobrze mieć taki piec,
na drzewo, bo wiadomo, są różne jakieś rzeczy, tak, takie na przykład, czy tam jakieś żerdzie, zagrody się likwiduje, jakąś wiatę, szopę, nie szopę, to się wszystko suchutkie drzewo spali, a tak co by to zrobił? Wszystko by gniło pewnie. O proszę, jak pięknie. Właśnie tak jest najlepiej. Biorę hyc za gałęzie do góry i poszedł. Nic nie spada, ładnie się sklinuje. A tu popatrzcie, jest całe drzewo na ramieniu w połowie wysuniętym. Czujnik przeciążeniowy już tam popiskuje, ale to głównie na wstecznym świeci, bo tam jest taki czujniczek, nie pamiętam jak to się nazywa, na tylnym moście, który tam właśnie jakoś to wyczuwa to obciążenie, kiedy te koła odrywają się od ziemi. Nie wiem jak to tam się, w ogóle zasady, jak to działa. Ale chciałem właśnie nagrać kiedyś, właśnie wspominałem, żeby zrobić ten test kalibracji czujnika przeciążeniowego. Jak na złość robię tutaj tradycyjny taki, co 10 godzin instrukcja zalecza, zwykły teścik nacisnąć. Pik i... No i nie wyskoczył żaden błąd. I choćbym chciał, to na złość wszystko było dobrze i nie było nawet sensu zaczynać kalibracji. Nawet nie wiem, czy ona by w ogóle nam wyszła bez błędu. Bo jak wyskoczy błąd, no to tam trzeba to właśnie wszystko ustawić, żeby poginęło. A tutaj się robi bałagan i muszę trochę poukładać. Para bucha z Filipa. Ale w zimie przy drzewie takie rzeczy się chce robić, bo w lecie to nawet by nie pomyślał człowiek. Hyc. Tak mnie zastanawia też, jeśli dobierają się do wołowiny, nie daj Boże, bo coś te właśnie cyrki w telewizji z tymi weterynarzami trzodę wykańczają. Już była o tym mowa, nie będę powtarzał, myślę. Z tą wołowiną teraz jest afera. Te leżące krowy gdzieś tam zabijali z lekami, nie lekami, jeszcze karencja nie minęła, wszystko tam wykryli. Afera już, Komisja Europejska do Polski wysyła jakieś tam kontrole i no nie wiadomo co to będzie. I pytanie, czy produkcję roślinną będą też chcieli wykończyć? Ale tu mi się nie wydaje, bo wiadomo, polskich maszyn nie kupują ludzie za dużo, co akurat jest no nie za dobre. Wszystko idzie na większości, zagraniczne maszyny ludzie używają, a jednak do produkcji roślinnej tych maszyn trzeba bardzo dużo i kasa idzie na zachód, także nie wiem, czy to by było dla nich rozsądne, jeśli jeszcze to będą chcieli wykończyć. Bo maszyny jednak jest bardzo duża, no duża część tych pieniędzy zostaje u nich tam, w tej całej ich Unii. Jak to zwał, tak zwał, ale dobrze nie jest. Tutaj korzenia jeszcze mi nie odciął. Nie, dobra, muszę obrócić. Go obciąć, jeszcze nie było aż tak tragicznie od spodu. Ajajaj, no zapomniał chyba. Dałem, żeby obcinał teraz, a korzenie pozostawiał. No i to rozgrzebane, dobra. Musi poobcinać. Źle się ładuje to na przyczepę. Krzyżuje się, o, do dziury wpadł. Krzyżuje się na tych widłach bez docisku, to jest lipa. Ale nie wiem, zobaczymy później, jakoś będę brał po jednym. Na początku braliśmy pojedynczo, jakoś tam od razu ładowałem na przyczepę. Co obrobione było, to od razu ładowałem. A później gdzieś na kupę przyczepa była pełna i teraz będzie problem. Będę się męczył. Tak się już naskładało tego. Ale podjadę tu jeszcze. Taki zakątek będzie wyrywany i koniec. Tam zostanie jeszcze od drogi sporo, ale już rzadsze takie. Coraz rzadsze będzie, więc ubywało. I co, niedługo nawozy trzeba siać. Dzisiaj 4 lutego, także zleci to szybciutko. Zobaczymy, co to się będzie działo. Tych filmików trochę tam na pewno będzie.
będziemy vlogi kręcić, zobaczymy co będę miał do powiedzenia. O, może bym tutaj jeszcze jakiegoś parcha takiego, żeby nie jeździć tam i z powrotem. No jeszcze widzę, będzie dużo zbierania takich drobnych gałęzi, ale to chyba właśnie przyjadę krokodylem do gnoju. Delikatne gałązki, nic mu nie będzie, a nie będziemy ręcznie chodzić po całym polu zbierać. O, dupa w górze, patrzcie. Przeciążeniówka właśnie teraz zareagowała, nie mogę zrobić ruchów następujących. Do góry podnieść łyżką, czyli teraz widłami na boki, nic nie ruszę od siebie na siebie. Co mogę zrobić? Mogę tylko schować teleskop. Takie ruchy, które zmniejszają właśnie ryzyko przewrócenia, przeważenia, chociaż już jestem przeważony. Czujnik działa tak dosyć poprawnie, bo on reaguje głównie jak już się koła oderwą, co mi się podoba, bo nie przesadza. Jak jest źle skalibrowany, on mi pipczy już, potrafi pipczeć na początku, kiedy tam jakiś ciężar poczuje. No to ja wtedy, jest tutaj taki właśnie przycisk w odsłonie. Kiedyś było pytanie, od czego on jest. Mieliśmy tam jakieś zdjęcia na fanpage'u, ktoś tam wysyłał, to tłumaczyłem. Ten spadochron, jak nacisnę, to jest takie do sytuacji awaryjnych, chociaż przyznam się, że go nadużywam, aż się wyrobił, już mi tu trochę się przycina. Farba się nawet starła, spadochrona dobrze nie widać. Jeśli ja go teraz nacisnę, to mogę, o widzicie, dupę podnosi i opuszcza. Mogę każdy ruch wykonać. W zwolnionym co prawda tempie, ale reagują ruchy i ja właśnie robię dużo takich zwariowanych, można powiedzieć, rzeczy i to trochę nadużywam, ale to jest mocna maszyna. Pojedynczy teleskop przede wszystkim ma, gdzie on jest mocny, bo na podwójnym to już mogłoby być nieciekawie robić coś takiego na wysunięciu. Wezmę to, szczepię dobrze. No, nawet fajna ziemia tutaj taka jest, bryłki takie się czepiają. Tutaj coś, czwóreczka taka jest, czwarta A, może w najlepszych miejscach czwarta B. No to jak na nasze warunki, to wszystkie takie ziemie jakby były, nie narzekałbym. Jest jak jest. I też jest taka sprawa, w tej manice są mosty mocne, spacer. Na 10 szpilek można po tym właśnie najprościej rozpoznać, że to jest ten mocny most, bo na 8 szpilek one są delikatne i tam z tego co serwisant mi mówił, gdzieś po ludziach się dowiadywałem, że delikatne, a tutaj jest taka, no naprawdę krowa, co się roboty nie boi, można nią dużo zdziałać. No i tak to jest, jak człowiek chytry chce dwa naraz brać. Tamta czeremcha chyba to jest, nie ma dużo gałęzi, mi to spada. No, dobra, kurde. Chciało mi się, mogłem pojedynczo jechać. CB radio. Kruszka spadła. Czyżby paliwa brakło? Paliwo mam w kabinie, więc pewnie stoi i czeka. No nic, no. Nie będę tutaj przedłużał, bo tu się zamieszanie zrobiło. Ja muszę tam wpaść z piłą trochę, to podgonić i będziemy działać dalej. A my się będziemy żegnać. Trzymajcie się, cześć.